Zdrowia. No, zdrowia dla kogo? Zdrowia szczególnie dla normalnych, dla ludzi konserwatywnych, ludzi, którzy myślą, powiem, o czym myślą. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Budżetówka, czyli nauczyciele, profesorowie, no i urzędnicy. Urzędnicy, wiadomo, że to jednak stwarzają pracę, miejsca pracy, bo mogą brać podatki, później biorą podatki, żeby mogli pracować. I to się nieustannie dzieje. Już ten człowiek, ten posąg taki, pomnik człowieka myślącego, no to teraz zamieniany jest na pomnik człowieka po prostu z uczuciami. Uczucia w Ameryce szczególnie eliminują jakąkolwiek rozmowę o prawdzie. Na dzień dzisiejszy to już nie ma rozmowy o prawdzie, to nie ma znaczenia, czy coś jest fakt, czy coś jest zrobione, czy niezrobione. Najważniejsze to jest to, kto jak coś przedstawia. Nawet rozmowa, ton, ktoś coś zrobi, ktoś nie rozmawia się o tym, czy coś jest źle zrobione, tylko jest rozmowa, jak jest powiedziane, że jest zrobione. I później wychodzi na drugi koniec. Jak to jest osiągane? No to jest osiągane przez akademików, przez profesorów, przez ludzi, którzy niby reprezentują wyższe uczelnie, powinny dawać wyższe wykształcenie ludziom i to powinna być nauka, tak? Nauka, czyli studiowanie przez tych, którzy myślą, a teraz studiowanie zostało zamienione na uczucia. Jest coś takiego. Jak to się odbywa? No, profesorowie, którzy tam sobie myślą, co im tam nie pasuje na przykład, jak wprowadzić do społeczeństwa pewne określenia. No i jeżeli zaczynają opowiadać na przykład o transgender, no to wiadomo, że to jest ktoś, kto jest powiedzmy mężczyzną, a sobie myśli, że jest kobietą. No i to przekazać to społeczeństwu, to jest ciężko, tak? No bo tak człowiek sobie pomyśli, no facet jest facetem, kobieta jest kobietą, no ale jeżeli oni zaczną mówić, że jest transgender, ale wcześniej zaczną mówić, że jest coś takiego jak cisgender, czyli swoja płeć. No i później zaczną tłumaczyć ludziom, no jest swoja płeć, no i jest nie moja płeć, tak? Jeżeli ktoś, kto pomyśli, że jest kobietą, no to jak profesorowie zaczną tłumaczyć, że wszystko jest okej, no bo sobie można myśleć, że jestem facetem, no to jestem facetem, to zaczną zasiewać w głowie ludziom jakieś rzeczy, że ludzie zaczną myśleć, że no tak, moja własna płeć, no to jest moja własna płeć. Kiedyś, no to 100 lat temu, 30 lat temu, no to nikt nad tym nie myślał, tak? A teraz zaczynają tłumaczyć takie rzeczy, tak samo heteronormalność, czyli zaczynają mówić, no to jest heteronormalność i jest homoseksualizm, normatywność, heteronormatywność, to znaczy, że jeżeli zdarzają się takie rzeczy, że facet żyje z kobietą i ma dzieci, no ale zdarzają się takie sytuacje, że są homoseksualne sprawy. No i to jest mieszanie, tak? To jest mieszanie, żeby tłumaczyć rzeczy oczywiste, ale rozparcelować je, rozdzielić je jakoś tak w sposób jakiś pseudonaukowy, no i ludzie się na to łapią. Tak samo jak z grubasami. W Ameryce jest coś takiego jak fat shaming, czyli tłuste zawstydzanie. Tłuszcz, zawstydzanie można powiedzieć. No, czyli jest taka sprawa, że ludzie się od lat naśmiewali, czy jakoś ironicznie
wspominali czy wypominali ludziom, że po prostu są grubi, no bo każdy sobie zdaje sprawę, że jeżeli ktoś jest za gruby, no to ma szansę na to, żeby być chorym. No i to jest też medyczne stwierdzenie, tak? Stwierdzenie, czy jest nadwaga, czy jest otyłość, no to są to medyczne określenia, które mają konkretne medyczne konsekwencje, no bo serce jest zrobione, no serce urosło na ileś tam przepompowania tej krwi, kolana są wytrzymałe na ilość tam, jeżeli ktoś jest grubszy, no to przecież jest glukoza, nie glukoza, najróżniejsze cukrzycę, to od razu się to wszystko zmienia, także to jest problem medyczny. No akademicy po prostu z moralnego punktu widzenia, z takiego dobrego samopoczucia zaczynają na przykład sobie wymyślać, że zrobią takie studia czy kursy krzywdy, tak? No bo to zawsze na lewicy ci liberałowie to zawsze sobie wymyślają ludzi pokrzywdzonych. No jak sobie wymyślą ludzi pokrzywdzonych, no to zaczynają działać w tym kierunku. No i powstał taki na przykład żurnal medyczny Fat Studies, czyli studiowanie o grubasach, o otłuszczonych grubasach. No i jest to taki periodyk. Jest periodyk. Ci ludzie zaczynają prowadzić te studia, zaczynają publikować. To taki akademicki żurnal. Ma radę wyborczą, ma różny taki system, gdzie ludzie mogą pisać artykuły. Ma swoją całą taką edycję, kiedy sprawdzają, kogo opublikować, kogo nie opublikować. Zaczynają mieć ekspertów. Ci eksperci zaczynają działać w tym kierunku. No i raptem znienacka się okazuje, że jest gruby periodyk, studia nad grubasami, tak? No i studia nad grubasami, no i wtedy te kolaborują, współpracują z innymi organizacjami, znienacka dużo więcej innych ludzi, którzy mają podobne przekonania, znowu przesyłają i to się rozrasta. I w pewnym momencie jest zapotrzebowanie wśród tych niezdrowych, grubych ludzi na uczelniach. No i oni zaczynają, mówią do biblioteki, zaczynajcie kupować, ja bym chciał to czytać. No i zaczyna forsa wpływać, tak? Zaczyna napływać forsa. No i znienacka jest ustabilizowana, jakaś wielka dziedzina, czy wiedza, czy grupa, która rozrzuca tą wiedzę na ten temat, że bycie grubasem, no to jest rzecz najnormalniejsza, jaka tylko może być. No i to zaczyna wchodzić jako wiedza, tak? No i w pewnym momencie wszyscy wiedzieli, że to jest chore, że to nie jest, powiedzmy, zdrowe, nadwaga, a tu się zamieniło w to, no, że nie jest tak źle, tak? No i te uczucia wychodzą, ludzie oszukują sami siebie, bo ze względów medycznych, no to są to duże są niebezpieczeństwa. No i wtedy ci nauczycieli krzywdy zaczynają mieć różne opinie o tych różnych artykułach. Zaczyna się pedagogia dla grubasów, czyli taki fat pedagogia. Później zaczynają się rozpiski, co robić z tymi otyłymi dzieciakami w szkole podstawowej czy średniej. No i nie idzie to w kierunku, żeby mniej jeść, a więcej, powiedzmy, ćwiczyć, jak to przez setki lat było. Tam w tych krajach, gdzie jest dużo jedzenia, gdzie jest dużo kalorii, no to było tak, że spalić tyle, ile się zje, no i powinno być okej. No a i było tłumaczone, że jednak otyłość i nadwaga jest niedobra. No a teraz właśnie te pedagodzy krzywdy po prostu tłumaczą, że to jest stan
normalny, prawidłowy, tak jak ktoś jest szczupły. No i akademicy zaczynają tłumaczyć, że to jest normalna historia życiowa, że to tam nic nie ma się co martwić, no i że każdy jest zdrowy na swój sposób, każdy jest zdrowy niezależnie od tego, jaką ma wagę, no i że nie ma żadnych takich przywilejów dla ludzi szczupłych, powiedzmy, tak, że to nie można dyskryminować ludzi, którzy są grubsi. No i raptem medycyna nie ma znaczenia. Tylko te rozpiski tych ludzi, którzy sami siebie po prostu zaspokajają, zadowalają swoje jakieś moralne potrzeby na to, żeby po prostu jeść więcej i nie zwracać uwagi na swoją wagę. No i cały ten system zaczyna się toczyć, zakręca się naokoło. Po 10, 20, 30 latach ludzie, którzy studiują te rzeczy, idą do różnych, do pracy, do instytucji, dostają tam jakieś, zostają szefami. No i oni myślą, że oni mają wiedzę, tak? Oni mają wiedzę, ale to jest wiedza niezgodna z normami medycznymi. Ale nie mają tej wiedzy medycznej, czy nie zwracają uwagi na tą wiedzę medyczną, że to jest jednak, nie jest zdrowe, tak? No, ale wpychają to, powiedzmy, do społeczeństwa. No i to takie są wyprane po prostu idee i akademicy, profesorowie wpychają te rzeczy. No, jest to samo robione przez lata właśnie z tym antypolonizmem. Całe te historie antypolskie, o te udziały powiedzmy Polaków w zagładzie Żydów, no to właśnie to w ten sposób zostało zrobione. To zostało zrobione powolutku, pomalutku. Wszystko jest do góry nogami. Wszystko jest do góry nogami. I te idee tych akademików, profesorów i nauczycieli, no to mają straszny wpływ. Najgorsze jest to, że później ludzie biorą do ręki jakiś taki żurnal ten pseudomedyczny o grubasach, no i pokazują, zobacz co tam jest. No i co im powiedzieć? Co im powiedzieć, że to są jedne wielkie bzdury, że to jest po prostu pic na wodę, fotomontaż. Trudno jest z takimi ludźmi rozmawiać. Oni po prostu sami siebie przekonują, przekonali i będą jeszcze więcej przekonywali. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. To jest guziczek, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach. Pisz pytania, pisz odpowiedzi do innych, pisz sugestie i do następnego codziennego filmiku.